Rozdział 18. Cóż mi te o medalach? Kwiaty dla przyjaciela. Pochwały mistrza i dyrektora. List z zagrobu. Kogo właściwie kocha babie lato? Szczurek w pułapce. List z Ameryki. Jeszcze raz niech mi będzie wolno w imieniu uratowanych, naszej instytucji i moim własnym podziękować panu i pogratulować nadzwyczajnej odwagi. Minister transportu mocno uścisnął mi dłoń i potrząsnął nią, uśmiechając się jednocześnie w stronę kamer i błyskających fleszy fotoreporterów. Rozległy się brawa. Przyszpilony do klapy marynarki medal kłuł mnie w pierś, a w palce kolce róż, których wielki bukiet wręczyła mi śliczna panienka. Jeszcze tylko odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Wreszcie byłem wolny. Odebrałem kurtkę w szatni i żegnany serdecznym uśmiechem szatniarza, rozczulonego napiwkiem, wyszedłem z gmachu. Zatrzymałem taksówkę. Składnica złomu na metalowej, rzuciłem kierowcy. Zerknął na mnie zdziwiony. No tak, uśmiechnąłem się mimo woli. Róże i złom. Pilnujący złomowiska też popatrzyli dziwnie. Czubek albo naprany, usłyszałem za sobą. Poszedłem w kąt placu, gdzie już zaznaczyła szczątki mego wiernego wozu. Poklepałem go, jak zawsze, delikatnie na powitanie i położyłem bukiet na zmiażdżonym bloku silnika. Stałem przez chwilę milcząc, z pochyloną głową, jakby czekając, że znów odezwie się do mnie swym niskim, cichym warkotem. Jeszcze raz przesunąłem dłonią po rozdartej karoserii i odszedłem. Drogi mój, zakrzyknął Nathaniel zadowiąc mnie w fotelu i częstując cygarem. Moje gratulacje. Moje. Lekko wzruszyłem ramionami. Nie masz racji, Tomaszu. Po raz wtóry mówię ci, że nie masz. W czasach, gdy medale dostaje się za odbieranie ludziom życia za to tylko, że noszą inne mundury bądź mówią innym językiem, ciebie uhonorowano za uratowanie życia. Dlaczego nie cieszy cię to? Ależ cieszę się, że rozbrojona przeze mnie bomba nie wykoleiła pociągu i nie zabiła jej wykonawców. Ale. Mistrz uniósł się w fotelu. Jakież tu może być ale? Przesunąłem ręką po czole. Takie, że przy tym straciłem przyjaciela. Nathaniel uśmiechnął się pobłażliwie. Och, co za górnolotności. Owszem, straciłeś pojazd, wóz, samochód przydatny w twojej pracy, ale nazywać rzecz, bądź co bądź martwą, przyjacielem? Nie wytrzymałem. I to mówi ktoś, kto takim uczuciem darzy swego Cadillaca. Mistrz poczerwieniał z lekka. Jakim uczuciem? Proszę, bierz go i jeździ na zdrowie, dopóki nie dorobisz się nowego wozu. Dziękuję. Nie skorzystam. Odpowiedziało mi ciche westchnienie ulgi. Dyrektor Marczak złożył mi telefonicznie także jak najserdeczniejsze gratulacje. Posunął się nawet do tego, że obiecał rozpocząć starania o przydział dla mnie służbowego wozu, w co chyba obaj nie wierzyliśmy. Ochrzcił mnie także mianem chluby polskiej kultury i nazwał niedoścignionym wzorem. Tu nie wytrzymałem i chrząknąłem. Dyrektor ucichł na chwilę i zakończył rozmowę w swym zwykłym stylu. A ten James Bond, na którego pan czeka, jakoś nie odpowiada na naszą ofertę. Zresztą, po co panu taki superman? Pańskie zdolności w zupełności wystarczą. Minął czas jakiś i udało mi się otrząsnąć z przygnębienia po utracie wehikułu. Praca nad życiorysami opatów sulejowskich posuwała się raźno naprzód. Pewnego pochmurnego dnia wbiegłem właśnie na piętro, gdzie mieszkam, gdy ujrzałem wetkniętą za framugę szarą kopertę. Pewno jeszcze jeden wielbiciel mego bohaterstwa, pomyślałem, rozrywając papier i rozkładając wydobytą kartkę. Tomaszu. Niespokojny, niosący nieznaną mi groźbę czas nastał w mym sulejowskim zaciszu. A ja mam tak mało sił. Biorąc więc pod uwagę zakusy tajemniczych a podłych zapewne gości, postanowiłem zabezpieczyć się przed nimi. Przy okazji, wzorem Jędrzeja Baldaicha Bałdrzycha, zakpiłem też z niemiłego mi opata Bernarda. Poznałem pismo mego przyjaciela Pronobisa. Ostatnia litera przeciągała się rwaną kreską w dół karty, jakby piszące ją pióro wypadało już z ręki profesora. Na dole stronicy dopisano na maszynie. Pisał to do pana w tamten tragiczny dzień. Niech więc list dotrze, choć z opóźnieniem do adresata. Pod tymi dwoma zdaniami nikt się nie podpisał. Pomyślałem jednak o czarnej milady. I nie była to, o dziwo, myśl najgorsza. Dzień i noc próbowałem znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób profesor zakpił Sopata? Może jakieś wskazówki znalazłbym w szkicu Pronobisa o Bernardzie? Szajka ukradła go, ale nic jej nie pomógł. Może gdyby dostał się w moje ręce? Ba. Gdyby. Ranek nie przyniósł wskazówki ułatwiającej rozwiązanie zagadki, postanowiłem więc wspomóc swój mózg niepośrednim umysłem mistrza Nathaniela. Owszem, przyjął mnie nader gościnnie, ale na prośbę o pomoc uśmiechnął się jakby z żalem. Wątpię, drogi przyjacielu, że moja pomoc może być znacząca w sprawie przeciwko gangowi i temu czcigodnemu starcowi, wskazał portret opata. Pospekulować mogę. Jednak autorytetem jesteś tutaj ty, Tomaszu. Chcąc dopomóc mistrzowi w spekulacjach opowiedziałem mu historię czuwania trzech urwisów w Nieborowie oraz o celnych strzałach ich proc i późniejszym zdemaskowaniu moich pomocników przez kobietę z zagranicznego samochodu. Sprawę globusów oczywiście przemilczałem. Śmiał się długo, rozbawiony dołesowym Achtung. Achtung. Piotra. Zgodził się też, że kobietą była najprawdopodobniej czarna milady, a samochodem jej Volvo.
O rozmowę w kawiarni nie pytał, bo skoro nie wspomniałem o niej, to nie przyniosła mi nic dobrego ani ciekawego. Cóż z tego może być przydatne dla nas w sprawie tajemnicy listu profesora, Tomaszu? Niestety nic. Westchnąłem smutno. Słysząc to, mistrz wyciągnął ku mnie rękę nad stolikiem. Wiesz, pojedźmy do Sulejowa. Może tam, na miejscu śmierci naszego przyjaciela, u jego grobu, spotka nas natchnienie? Może natrafimy na jakiś zapomniany, a istotny dla sprawy szczegół. Zaśmiał się niespodziewanie radośnie. A ja, wciąż smutny i zły, nie mogłem powstrzymać się od szeptu. Tak ci spieszno do spotkania z grobem profesora czy z babim latem? Ależ Tomaszu, zdumiał się niewinnie. Następnego ranka mknęliśmy już mistrzowskim Cadillaciem do Sulejowa. Była połowa maja. Opactwo sulejowskie widniało z dala jak zielona kępa. Ponad szerokie korony drzew wystrzeliwały ostre kolce baszty opackiej i wieży krakowskiej. Niżej wśród zieleni prześwitywał fragment muru obronnego. U stóp łagodnego wzniesienia, na którym mieścił się klasztor, płynęła pośród złotych nielizna pilica. Na niskim brzegu wodopoju brodziło bydło, a na piaszczystą łachę rybacy wyciągali sieć obwieszoną kroplami wody. Nataniel, nie pytając o zgodę, zajechał wprost na podwórze z klasztoru i zatrzymał auto przed wejściem do mauretańskiej wieży. Zaraz też wybiegła do nas babie Lato, a później wyszedł malarz Bogumił w kitlu z brukanym fabami. Mistrz opuścił oczy, jak przystało na nieco mijającego się z prawdą. Chcemy poszperać w starych dokumentach klasztornych. Namówiłem Tomasza, abyśmy przy sposobności wdepnęli do przyjaciół. Zawsze interesowałem się malarstwem, choć w tej tak wdzięcznej dziedzinie pozostaje jedynie lajkiem. Po cóż ta przesadna skromność? Zawołał Bogumił. Pański esej o Piotrze Brueglu należy do mych ulubionych lektur. Co prawda, więcej jest w nim refleksji filozoficznych niż analizy, ale to właśnie przydaje mu uroku. A czy można zapoznać się z ostatnimi pańskimi pracami? Uśmiechnął się nieśmiało mistrz. Ależ naturalnie. Bogumił pokraśniał z dumy. Wszystko, co ukończyłem tutaj. Proszę, proszę do pracowni. Nataniel stał długo przed płótnami, wreszcie wyszeptał. Wspaniałe. Formidable. Odchodził i podchodził ku obrazom. Patrzył na nie ociniwszy oczy dłonią. Przykucał i wspinał się na palce. Rumieńce malarza rosły. No, Bogumile, dodałem i ja. Co jest najważniejsze dla pana w sztuce? Spytał niewinnie mistrz. Ludzie. Przede wszystkim ludzie, odparł dumnie Bogumił. Tak, mruknął Nataniel. Spojrzeliśmy na niego pytająco. Mistrz zastanowił się chwilę, potem wyjaśnił. Dlaczego więc za temat tych dzieł obrał pan ruiny? Bo są piękne, bronił się Bogumił. Mistrz wzruszył ramionami, jakby to nie on zachwycał się przed chwilą dziełami malarza. Odkąd to, drogi panie, piękno stanowi sensowny argument. Nie wolno malować dla samego piękna, nie należy uprawiać sztuki dla sztuki. Zwłaszcza, gdy się obrało człowieka za godło. Co powiedziawszy wyszedł z pracowni, a Bogumił popędził za nim, plącząc się w wyjaśnieniach i zbyt obszernych spodniach. A ciebie co tu przyniosło? Chmurnie spojrzała na mnie babie Lato, korzystając z chwili, gdy byliśmy sami. W jej oczach zamigotały złe iskierki. Nie tyle przyniosło, co przywiozło, wskazałem przez okno lśniącego Cadillaca. Przywiózł mnie Nataniel, nie pytając o zgodę. Gdyby nie on, nigdy nie ośmieliłbym się mącić szczęścia, jakiego w tak uroczym zakątku zapewne zażywasz z Bogumiłem, powiedziałem ze złością, siląc się na wyszukany styl mistrza. Potrząsnęła lokami o złotej barwie. Westchnęła. Szczęście jest bardzo kapryśne. Milczałem niegrzecznie, zapytała więc powtórnie. I naprawdę przyjechałeś czytać stare papiery? Nie mamy powodów, żeby kłamać. Znowu potrząsnęła głową. Robiła to zresztą specjalnie, aby zademonstrować swoje piękne włosy. Jesteś, Tomaszu, niepoprawny. A przecież przyjacielem twoim jest wielki znawca kobiet, mistrz Nataniel? Nie mógłbyś go poprosić o radę w kwestii zręczniejszego postępowania z kobietami? Pocieszy cię chyba wiadomość, że Nataniel odwiedził Sulejów nie dla szperania w starych dokumentach. Szkoda, że nie chodzisz jego śladami, powiedziała i odeszła. Bogumił, pogodzony już z mistrzem, poprosił ją, aby przygotowała jakiś posiłek. Wiedziała, że na nią patrzę. Szła wolno, wyprostowana i tak samo jak wówczas, gdy Nataniel ujrzał ją w ruinach opactwa, jej przejrzystą suknię w kwiaty słońce prześwietlało jak szklany witraż klasztorny. Widziałem zarys zgrabnych nóg. A kiedy dotarła do schodów mauretańskiej wieży, przystanęła, odwróciła się i przesłała mi uśmiech, który, zamiast ucieszyć, tylko mnie zasmucił. Odwróciłem się na pięcie i powędrowałem na utos przez podwórzec opactwa, kierując się w stronę cmentarzyska mnichów. Chciałem posiedzieć chwilę w ciszy u grobu naszego przyjaciela. Dawny dziedziniec zarastały krzaki dzikiej róży, za nogi chwytały kolczaste gałązki jeżyn, rósł turdest i ostra szabelista trawa. Były jeszcze i brzozy. Zarastały cmentarzyk mnichów tam, gdzie w młodej zieleni traw lśnił w słońcu czarny prostokąt nagrobka. Usiadłem na ławeczce przy nim i zamyśliłem się głęboko. Ani tobie nie zdążyłem pomóc, profesorze, powiedziałem cicho, ani sobie pomóc nie potrafię, pomyślałem z żalem o babim lecie. I po jakimś czasie zacząłem przeklinać Bogumiła.
Co za diabeł go tutaj sprowadził? To opactwo uważa prawie za swoją własność. Oprócz mnie, Pronobisa i Nataniela nikt o nim nie wiedział, tylko my trzej rozkoszowaliśmy się jego urokami. I gdy pomyślę, że ten marzyna rozsławi je teraz na całą Polskę, że zaczną tu zjeżdżać turyści i malarze. Tak, Bogumile, poderwałem się z ławeczki przygrobnej. Zabrałeś mi babie lato, a teraz kradniesz opactwo. Moje. I moje babie lato. Zająknąłem się, ona. Ona. Uspokoiłem się nieco, ale po chwili rozgorczenie znów wzięło górę. Kochała mnie, monologowałem. Rozłączyły nas dzieje opatów Sulejowskich. Stwierdziła, że nie mam przed sobą przyszłości i lepszy jest malarz. Teraz przestało jej odpowiadać malarstwo, zabiera się do poezji. Nataniel jest pięknym mężczyzną, odpowiedziałem sam sobie. Tak. Tylko, że już nie młodym, rzekłem nie bez satysfakcji. Wielcy poeci, mimo podeszłego wieku, potrafią uszczęśliwiać nawet młode kobiety, uśmiechnąłem się do siebie przekornie. Wzruszyłem ramionami. Niech się im szczęści. Chętnie zatańczę na ich weselu. Tak, zdziwiły się zgodnie moje obaja. Nadeszli Nataniel i babie lato. Ona trzymała go za rękę, ale zobaczywszy mnie odsunęła się od mistrza. Zaraz nastąpi coś w rodzaju obiadu. Bogumił poszedł do miasteczka po trunki, wyjaśniła. Rzuciłem jej niechętne spojrzenie. Powiedziałem do Nataniela z wyrzutem. Mieliśmy zabrać się do pracy? Obrażę się, zawołała babie lato. Mistrz pocałował ją w koniuszki palców. Skarby Baldaricha Bałdrzycha nam nie uciekną. Największy skarb to miłość i uroda, a truizm ten, wymyślony przez starych mistrzów, przypieczętujemy butelką dobrego wina. Może urwisy wiedzą coś nowego? Potem, drogi Tomaszu, potem, uśmiechnął się dobrotliwie mistrz. Pod rosochatym dębem, naprzeciw mauretańskiej wiedzy, stał w trawie stół otoczony ławkami. Połyskiwały na nim talerze z pieczoną kurą, sałatą i rzodkiewkami oraz butelka jarzębiaku. Wino w Sulejowie okazało się bowiem tak kiepskie, że Bogumił nie chciał nim zrazić subtelnego podniebienia mistrza Nataniela. Natomiast wódeczką poeci nigdy nie gardzili, tłumaczył się Bogumił. To prawda, zaśmiał się mistrz. Chociaż usiłuje wmówić w nas kajetan węgierski. Rośliny z ziemi piją, ziemia pije z nieba. Wszystko pije, bracia mili, więc i nam pić trzeba. Mnie to nie dotyczy, odwróciłem kieliszek do góry dnem. Nie jestem poetą. Odpowiedział mi ogólny pobłażliwy śmiech. Babia lato była rozochocona, zawołała wskazując na mnie palcem. Patrzcie na Tomasza. Jakże on smutny. Nie byłem smutny. Rozmyślałem o Bernardzie i Bałdrzychu. Ale dla babiego lata milczenie było zawsze oznaką smutku. Może byśmy tak zaśpiewali, zaproponował malarz, już w najlepszej komitywie z mistrzem. Jak plener, to plener. Nataniel skinął przyzwalająco głową. Babia lato zaprotestowała. Nie, nie. Najpierw niech Tomasz powie, dlaczego jest smutny. Odeszła mi ochota do rozmowy. Jak wielu zakochanych mężczyzn na moment doznałem krótkiego olśnienia. Ach, jakaż ta dziewczyna jest głupia i nieznośna. Ozwał się malarz. Trudno być wesołym wśród ruin i gruzów. Tym bardziej, jeśli uwierzyć temu, co słyszałem o dziwnych białych mnichach i śmierci Herakliusza Pronobisa. Na mnie opactwo również działa momentami przygnębiająco pomimo swego piękna. Nie maluję wtedy. Mam nadzieję, że te chwile nie zdarzają się panu często, zatroskał się Nataniel, mrugając do babiego lata. Odpowiedziała mu chichotem. Wstałem od stołu. Urocza trójka zdawała się tego nie dostrzegać. Poszedłem na spacer w stronę Baszty Opackiej. On dziś obok niej znajdował się wspaniały pałac i rozciągały się żyzne ogrody, jeśli wierzyć relacji księdza Mkante, sekretarza Nuncjusza, który wraz z kardynałem Gitano w 1597 roku gościł w Sulejowie u opata Schenkinga. Teraz tylko niekształtna kupa gruzu, fragment muru z łupku i sklepione kolebkowo piwnice oznaczały miejsce, gdzie mieszkali opaci sulejowscy. I być może właśnie stąd, z tej czworokątnej Baszty Opackiej, wysoko ponad rzeką spoglądał na drugi brzeg opat Bernard. Nie myliłem się chyba, kiedy na podstawie portretu pędzla Tretki spróbowałem przedstawić charakter Bernarda, człowieka o twarzy wychudłej od ciągłych postów i umartwień. Usłyszałem kroki za sobą i odwróciłem się. Nie, to nie złudzenie. Prawie biegł za mną mistrz Nataniel. Dogoniwszy odezwał się zasapany po biegu. Omyliłem się. Tak, omyliłem się. To nie ty ją kochasz, ale ona ciebie. Milczałem, ciągle jeszcze będąc myślami przy wrogu rycerza Bałdrzycha. Nataniel poklepał mnie po plecach. Wie, że popełniła błąd wiążąc się z malarzem Bogumiłem. Mści się za to właśnie na tobie, ale taka jest logika kobieca. O, nie będziesz z nią miał łatwego życia. Bo też i nie zamierzam z nią żyć, mruknąłem. To też tym bardziej powinieneś wrócić do stołu, zawołał mistrz z odcieniem mulgi w głosie i ujął mnie po tramie. Dogryzając kurzą nóżkę babie lato nie przestawała mi dokuczać. Tomasz jest sentymentalny. On kocha w kobietach swoje własne o nich wyobrażenie. Ukochaną kobietę zamknąłby w ruinach i czytałby jej strona po stronie dzieje opatów Sulejowskich.
To straszny człowiek, drodzy moi. Nataniel rzekł. Dzieje opatów Sulejowskich to wielkie dzieło. Nie na tym polega zło, że Tomasz pracuje nad tym dziełem, ale że mówi o nim kobietom. Zło w tym, że nie potrafi być dla kobiet pobłażliwym. Nie wszystkie kobiety wymagają pobłażliwości, wtrąciła babie Lato. A jednak z was wszystkich tylko Tomasz potrafi kobietę kochać najprawdziwiej. I uzupełniła płaczliwie. Tomasz mnie nienawidzi. Wiem to. Nienawidzi z powodu Bogumiła. Ale ja rzucę Bogumiła i wrócę do Tomasza, zobaczycie. Malarz uśmiechnął się z politowaniem. Nataniel ujął czule dłoń babiego Lata. Nie martw się, dziecinko. Twoje szczęście i mnie leży na sercu. Tomasz stał się uwodzicielem. W Znieborowie, gdzie odpoczywaliśmy, uwiódł aż 3 kobiety, skłamał z głęboką satysfakcją. Cóż było robić? Po raz drugi tego dnia wstałem od stołu, wynajdując byle pretekst. Zresztą, tym razem nikt za mną nie gonił. Mogłem swobodnie oddać się rozważaniu nad tajemnicą listu z zagrobu. Niestety, znów bez rezultatu. Napotkałem babie Lato, Bogumiła i Nataniela nad rzeką. Stali na skraju piaszczystej łachy i łodygami wikliny płoszyli rybki, które zgromadziły się w małej i płytkiej zatoczce. Na mój widok babie Lato porzuciła towarzyszy i pobiegła mi naprzeciw. Dopadła mnie i zaczęła szeptać przymilnie. Przepraszam cię, Tomaszu. Nie gniewasz się, prawda? Oni. Obejrzała się, oni są nie dla mnie. Bogumił, cynik i nudziarz, Nataniel zaś zbyt mądry. Traktuje mnie jak nieszkodliwe zwierzątko. Och, podrapałabym go za to. Nagle w jej słowa wdarł się ostry, znajomy mi gwizd. Odwróciłem się ku opactwu. Zza sterty cegieł machał do mnie Jarek. Pobiegłem na górę. Co się stało? Wysapałem. Melduję, że dorwaliśmy jednego z szajki. Służbiści wyprężył się rozradowany chłopak. Tego z mordką szczura. Gdzie on jest? Lecimy. Poderwałem się. Urwis zatrzymał mnie ręką. Jak mówię, że dorwaliśmy, to dorwaliśmy. Bez pudła. Przecież obiecałem, że się nimi zajmiemy. No to trzeba zawiadomić policję. Nie przestawałem się gorączkować. Piotr skoczył już po nich na rowerze. Marek pilnuje klienta. Chodźmy do niego. Tylko powoli, ruchu, powoli. Ja ci dam powoli. I to ma być nagroda za wierną służbę, westchnął obłudnie Jarek. Marka znaleźliśmy na małym placyku pod murami. Udawał wielce zajętego ścinaniem kijem niepokornych pokrzyw, ale dostrzegłem, jak zabłysły mu oczy na mój widok. Czołem, ruchu. Czołem. A gdzie jest ten szczurek? Wszystko we właściwym czasie, popatrzyły na siebie urwisy. Obiecałem już sobie nic nie mówić, o nic nie pytać. Nie chciałem pozbawiać akcji odrobinę tajemniczości, tak miłym młodzieńczym sercom. Zresztą słychać już było warkot silnika i sfatygowany policyjny Fiat wdrapał się na wzgórze. Wyskoczył z niego Piotr, a zza kierownicy wysiadł policjant uśmiechnięty radośnie. I w ogóle wyglądający tak, jakby cały świat chciał przycisnąć do serca. Czy tak powinni wyglądać policjanci, pomyślałem. A może właśnie tak? Aspirant Gawryło zasalutował, gdy mu się przedstawiłem. Wiem, słyszałem o panu od tych urwipołciów, zaśmiał się do urwisów. A gdzie nasz główny bohater, rozejrzał się z życzliwą ciekawością. Przepraszam, chrząknął Piotr, ale właśnie pan komendant na nim stoi. Oficer odskoczył. Jak to? Przecież tu pusto. Tylko ta płyta. Właśnie, płyta, delikatnie przesunął policjanta o kilka centymetrów Marek. No, chłopaki, odsuwamy. Zaparli się, zasapali i wielka płyta z piaskowca odsunęła się, ukazując czarny otwór. No, wyłaź pan, panie szczurek, zawołał Jarek. Wychodzić, policja, aspirant daremnie starał się nadać swemu głosowi groźne brzmienie. Ale i tak poskutkowało. W otworze coś zaszeleściło i na powierzchnię wygramolił się szczurek. Obciął nas, jak to się mówi, ostrym jak brzytwa, nienawistnym spojrzeniem i już jego twarz była odtąd życzliwie i uśmiechnięta do świata niż twarz aspiranta. Policja, zdumiał się. Proszę bardzo, tylko. Dokumenty, policjant wyciągnął rękę. Proszę bardzo, skłonił się złodziejaszek i wyciągnął z kieszeni wymiętoszony dowód osobisty. Cójka Zenon. Warszawa. Spojrzał mu w oczy aspirant. Jak pan się tu znalazł? Ja, odpowiedział mu szczurek niewinnym spojrzeniem. Fiacikiem. Stoi tam za zakrętem. Turystycznie tu jestem, panie aspirancie. Czy zrobiłem coś niewłaściwego penetrując te czcigodne ruiny? Aspirant chrząknął i spojrzał na mnie i chłopaków. A żeby to, zakląłem w myślach. Ptaszek wymykał się nam z rąk. Jedyny pożytek z całego trudu urwisów to świadomość, że szajka nie odnalazła testamentu, nie ukradła go profesorowi. Szukają na ślepo, nawet po takich dziurach. Sądzę, szczurek tymczasem przeszedł do ataku, że to raczej ja mam powody, by wzywać pomocy policji, gdy mnie w ten bandycki sposób uwięziono. Nastraszono,
A ja mam chore serce. Zmiętosił marynarkę na piersi. Zamierza pan więc wnieść oskarżenie o chuligański napad? Nawet pogodny aspirant tracił chwilami dobry humor. Dostrzegł to i rzeźmieszek, bo cały aż rozpłynął się w uśmiechach. Ależ skąd, panie władzo? Oskarżać takich miłych młodzieńców? Ot, figle im jeszcze w głowie. Wszystko co robią, to przecież dziecinada, kłujące jak igła spojrzenie spod półprzymkniętych powiek uderzyło mi oczy i zgasło. Dziecinada. Oczywiście, drogi panie, przyklasnął mu aspirant, ale jestem pewien, że to, co pan robi, dziecinadą nie jest. I raczej prędzej niż później będzie pan za to nagrodzony też nie po dziecinnemu i to na długie lata, oznajmił radośnie. Mały szczurek zmalał jeszcze bardziej pod wpływem tego radosnego głosu. I tak skulony podeptał w dół zbocza. Był już daleko, gdy odwrócił się i pokazał nam tak zwany Kozakiewicza gest, czy też jak się zgina dziób pingwina. Ledwo jednak zdążył się odwrócić, obok mnie warknęła obracana proca. Łaj, wrzasnął szczurek chwytając się za trafiony pośladek i pomknął w dół niczym ranny jeleń. Strzelanie z procy, choć naganne, jako czyno znikomej szkodliwości społecznej nie podlega ściganiu przez policję, radośnie oznajmił aspirant. Zasalutował dziarsko i wsiadł do radiowozu nucąc. Brunetki, blondynki. Urwisom i mnie nie było jednak do śmiechu. W milczeniu poszliśmy nad grób profesora, by odnowić przyrzeczenie, że dopadniemy jeszcze sprawców jego śmierci. Innym bandziorom też nie przepuścimy, szepnął Piotr. W drodze z Sulejowa ja prowadziłem Cadillaca. Mistrz po choćby odrobinie alkoholu za nic nie dotknąłby kierownicy. Nie skąpił mi jednak zbawiennych rad, jak mam skręcać, kiedy hamować, a kiedy zmienić bieg. Za to przynajmniej przez jakiś czas miałem wolną głowę od myśli o liście profesora, a Nataniel nie wyśpiewywał mi nad uchem hymnów pochwalnych na cześć urody babiego lata. Odstawiwszy wreszcie Nataniela i jego ukochany wóz, pojechałem autobusem do siebie. Wszedłem do sieni. W skrzynce na listy dostrzegłem podłużną kopertę. Otworzyłem skrzynkę i oto trzymałem w ręku list z nagłówkiem, gdzie na tle skrzyżowanych flag polskiej i amerykańskiej widniał napis Vox Polonus. Pod moim imieniem i nazwiskiem był dopisek pan samochodzik. Widocznie ktoś chciałby jeszcze poczytać o moich perypetiach, pomyślałem, gdy otwierając kopertę wchodziłem na schody. I na półpiętrze zatrzymałem się, czytałem bowiem. Szanowny panie. Gorąco zainteresowani tym wszystkim, co przyczynia się do przywrócenia naszej ojczyźnie nieocenionych skarbów jej dziedzictwa kulturowego oraz ich ochroną, od dawna śledzimy z wielką uwagą działalność pana na tym polu, uwieńczoną tyloma sukcesami. Jak dowiedzieliśmy się, ostatnio spotkało pana, nie wahamy się tego tak określić, wielkie nieszczęście. Ratując czyjeś życie postradał pan swe narzędzie pracy, wyjątkowy samochód, który wielokroć przyczynił się do pańskich zwycięstw w tak ważnej dla nas wszystkich sprawie ratowania zabytków polskości dla Polaków. Orientujemy się, że poświęcając wyjątkowy samochód poniósł pan stratę materialną, trudną do naprawienia w pańskiej sytuacji finansowej, dlatego pozwalamy sobie, choćby od tej strony, stratę ową panu zrekompensować. Wiemy, że pańska praca wymaga czasem specjalnego pojazdu, dlatego korzystając z naszych możliwości finansowych i talentów osiadłych tu polskich specjalistów, przygotowujemy dla pana samochód wyposażony w najnowsze zdobycze techniki. Dołożymy starań, by był to właściwy pojazd dla właściwego człowieka. Z wyrazami szacunku. Andrzej Słomka. Prezes Vox Polonus, Chicago. P.S. Wszelkie formalności celne i podatkowe załatwimy w USA, a o terminie odbioru pojazdu powiadomimy pana osobno. A.S.